To jest ogólna część pewnego personalnego przekazu, jaki ja otrzymałem w Sylwestra 2018 rok. Na ten czas 2025 w 2019 będzie się działo też, to czujesz? Pełne ujawnienie, wszystkie menty będą odcedzone. Apokalipto ujawnienie w pełni. Oświeceni wyjdą z ukrycia, wszystkim szczęki spadną, broniący swojego status quo do kirata. Ich moratorium nie obejmie reinkarnacja do ostatecznej śmierci. Marchal, dzisiaj trafiłem na kolejny raport Fulforda. Można porównać przekaz. Opublikowane 1 stycznia 2019 roku przez Galactico 31 grudnia 2018. Jeśli wszyscy popchniemy, 2019 zobaczy ostateczne zwycięstwo nad hazarską mafią. Autor Benjamin Fulford, White Dragon Society. Wiele znaków wskazuje, że rok 2019 będzie przełomowy w walce z czczącą szatana mafią hazarską. Rozpoczęto nie tylko masowe aresztowania, ale także dokonująca masowego morderstwa część farmaceutycznego medycznego establishmentu jest również usuwana. Inny oczywisty sygnał, że sprawy nie toczą się jak zwykle, wynika z faktu, że amerykańskie wojsko wycofuje się z Syrii, Afganistanu, Iraku i innych krajów, a tym razem zawieszenie działalności rządu USA może w rzeczywistości doprowadzić do formalnych procedur upadłościowych przeciwko nielegalnemu rządowi korporacyjnemu, który okupował Waszyngton, D.C. od 1871 roku. Zacznijmy od wycofania amerykańskiego wojska, odkąd jest to jedna z największych zmian obserwowanych od zakończenia II wojny światowej, kiedy rozpoczęła się gospodarka wiecznej wojny amerykańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Źródła Pentagonu twierdzą, że świąteczna wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Iraku zapowiada wycofanie się z tego kraju. Następuje potem zapowiedź wycofania z Afganistanu i Syrii, a także z zawieszenia broni w Jemenie. Zauważamy również, że prawie wszystkie grupy amerykańskich transportowców znajdują się teraz w stanie spoczynku w swoich portach macierzystych. Jeszcze bardziej dramatycznie, źródła mówią, misją pełniącego funkcję sekretarza obrony Patricka Shanahana będzie ogłoszenie publicznie sił kosmicznych, sprowadzenie oddziału żołnierzy do domu, uwolnienie pozaziemskiej i ukrywanej technologii, zamknięcie zagranicznych baz, przekucie nieczywlenie szyi i zmniejszenie marnotrawstwa, budując bardziej śmiercionośną armię. Oznacza to pokój na ziemi i dobrą wolę dla wszystkich w bardzo realnym sensie w tym sezonie świątecznym. Źródła Pentagonu również mówią, że długie zawieszenie działalności rządu USA ułatwia aresztowanie członków tajnego państwa osadzonych w rządzie. Ponadto pierwszym urzędnikiem wyższego szczebla publicznie sądzonym w Norymberdze 2.0 będzie były dyrektor CIA John Brennan. Mówią źródła Pentagonu. Istnieje również wiele spekulacji na temat rodziny przestępczej Busha Clintona i jej linii rodu niewolnika Baracka Obamy, ponieważ wszyscy zniknęli z widoku publicznego, odkąd rozpoczęło się zawieszenie działalności rządu USA. Wszyscy chcemy, aby stanęli przed publicznym procesem za ich liczne zbrodnie przeciwko ludzkości. Chodzi o masowe morderstwa na Haiti, w Japonii i gdziekolwiek indziej, a nie tylko o sprzedaż zasobów uranu do Rosji w zamian za łapówki. Mam nadzieję, że będzie to miało miejsce na ekranach telewizorów i monitorach na całym świecie. Na początku nowego roku. Kolejną rzeczą, którą musimy zobaczyć, jest ostateczne usunięcie Unii Europejskiej, która jest skonstruowana dokładnie tak, jak był Związek Radziecki, z jedynie parlamentem zatwierdzającym wszystko bez namysłu i tajnymi głosowaniami na jednego kandydata na najwyższe stanowiska. Na tym froncie źródła Pentagonu twierdzą, że kanclerz Niemiec Angela Merkel jest zmuszona wycofać wojska niemieckie z Afganistanu, a jej oblężony francuski niewolnik, prezydent Emmanuel Macron, jest zmuszony wycofać wojska francuskie z Syrii. To usunie ich pozostałą kontrolę nad pieniędzmi z ropy i heroiny i przyspieszy upadek ich przestępczych reżimów, mówią źródła CIA. W końcu pojawiły się również oznaki, że wielkie zmiany będą miały miejsce po miesiącu maju. Jak zauważyliśmy w zeszłym tygodniu, Japonia będzie miała nowego cesarza w maju, a premier Bengi, który zrezygnował, został poproszony przez króla, aby pozostał do maja. Teraz okazuje się, że w maju Izrael będzie miał nowy rząd. Rezygnacja izraelskiego rządu w zeszłym tygodniu oznacza, że szatański masowy morderca Benjamin Netanyahu stanie w obliczu długo oczekiwanej sprawiedliwości. Wysocy rangą brytyjscy agenci wywiadu i członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej twierdzą, że te wydarzenia mają miejsce, ponieważ agencje światowego wywiadu potajemnie przygotowują się do obalenia korporacyjnego rządu światowego od ostatnich kilku lat. Jaką głównym punktem odniesienia posłużyli się badaniem przeprowadzonym przez Instytut Techniczny w Zurychu, który odkrył GNCC lub globalną sieć kontroli korporacyjnej. Nadbudową tego układu jest triumvirat korporacji dystryktu Columbia, miasta Londynu i stolicy apostolskiej. Nic dziwnego, że często słyszałem o sprawach omawianych na ulicach, w elitarnych barach i restauracjach londyńskich. Dyplomacja i wymagana dyskrecja jest trudna do znalezienia wśród osób motywowanych chciwością osobistą.
osobistą i korporacyjną, bierze lepszą z nich albo diabeł tkwi w szczegółach, zauważa źródło brytyjskiej rodziny królewskiej. Plan działania na rzecz tego triumviratu został opracowany przez National War College of the United States, mówią źródła. Skraplanie jest najskuteczniejszą metodą niwelowania jakiejkolwiek nadbudówki, o której mowa powyżej, mówi źródło rodziny królewskiej. To właśnie doprowadziło do decyzji o czasowym zawieszeniu działalności rządu USA, dodał. Źródło to mówiło także, że to europejskie i azjatyckie rodziny królewskie postanowiły usunąć Rothschildów, inne dynastie bankowe z kontroli systemu finansowego. Wszyscy suwerenni szefowie państw będą musieli być bardzo sprawni i zdolni do tego, i to po części dlatego abdykacja miała miejsce w Japonii, powiedział. To właśnie dlatego królowa Holandii, król Hiszpanii, król Belgii, papież nikczemny, emir Kataru i inni najwyżsi wieczni władcy abdykowali, omówiło źródła z CIA. Według członka rodziny królewskiej, nowy globalny rząd, to znaczy sojusz wszystkich suwerennych głów państw, będzie musiał być znacznie przejrzysty i silniejszy niż jakakolwiek korporacja światowa. Będą również musieli być masowo chronieni i odporni na wszelkie wpływy. Wszystkie zabiegi dyplomatyczne będą musiały być ponownie przeczesane gęstym grzebieniem. Całkowite sądowe oczyszczenie. Oczywiście nie oznacza to, że zdrowe i funkcjonujące części światowego systemu bankowego zostaną zniszczone. Wszystkie źródła się z tym zgadzają. Satanistyczni oligarchowie są również skazani na porażkę, ponieważ popełnili zasadniczą pomyłkę, kiedy zdecydowali się zrealizować swój plan zabicia 90% światowej populacji, których nazywali bezużytecznymi zjadaczami. To dlatego, że ludzie, których wynajęli do osobistej ochrony, zdali sobie sprawę, że ich rodziny zostaną zamordowane. To dlatego współpracownicy Blackwater niedawno opublikowali ostrzeżenie, że nadchodzimy. Według współpracownika Blackwater, w rezultacie ruch suwerennych rządów i ludzi, którzy je reprezentują, aby przywrócić kontrolę nad korporacjami, staje się widoczny dla wszystkich. Na przykład rząd Kalifornii podjął decyzję o ściganiu kontrolowanej przez Rothschildów spółki Pacific Gas and Energy za morderstwo w wyniku ostatnich pożarów w Kalifornii. Ponadto cała sfabrykowana Rosja sfałszowała wybory. Histeria w USA została ujawniona jako oszustwo, z oskarżeniem karnym przeciwko osobom, które wykorzystały rosyjskie oszustwo w celu sfałszowania ostatnich wyborów senatorskich w Alabamie. Watykan, ze swej strony, samotny wojownik przeciwko niewłaściwemu używaniu szczepionek do mimowolnej kontroli urodzeń, rozprzestrzenianiu raka i innym niegodziwym celom, przekonał rząd włoski, aby zastąpił całą swoją kartę szczepień po tym, jak wykazano, że żadna z podawanych szczepionek nie miała korzystnych antygenów, pomimo że były reklamowane jako zawierające. Ponadto globalny przemysł mięsny jest ostatecznie publicznie atakowany za rozprzestrzenianie raka poprzez zatruwanie produktów mięsnych azotynami. Na koniec chcielibyśmy zakończyć ten ostatni raport z 2018 roku kilkoma oznakami nadziei płynących ze świata natury. Tutaj widzimy, jak niegdyś krytycznie zagrożone zwierzęta powracają. W ubiegłym roku bobry wróciły do Włoch i Szkocji po raz pierwszy odpowiednio od 500 i 300 lat. Tymczasem w Japonii ibis czubaty nie jest już wymarły na wolności. Aby dać więcej nadziei, spójrzcie na listę 25 gatunków, które powróciły z otchłani, od łysy wielka amerykańskiego po pandę. Faszyści, pamiętajcie, faszyzm w zasadzie oznacza rządy korporacji. Muszą sobie uświadomić, że o wiele bardziej opłacalne byłoby przekształcanie bezużytecznych zjadaczy w pożytecznych konsumentów niż ich zabijanie. Muszą także zrozumieć, że wysoka gęstość zaludnienia jest zgodna z dziewiczą naturą, dopóki istnieje dobry rząd. Można to zobaczyć w takich miejscach jak Japonia i Kuba. Tak więc, szczęśliwego nowego roku wszystkim. Wszyscy pracujmy razem, aby rok 2019 był jednym z najlepszych w całej historii, ludzkiej lub innej.